Jest trudno. To był trudny rok dla mnie teraz. W styczniu pękłem. Pękłem, naprawdę, psychicznie już nie dawałem rady. Siedzę rok w domu i zadzwonili do mnie z Dzień Dobry TVN. Powiedzieli, halo panie, przyjdę, jestem jutro. Już jakby... Cokolwiek potrzebujecie, jestem u was jutro. Nie, to super, bo mamy rok lockdownu i chcemy zapytać pana, jak sobie radzić z poczuciem humoru w lockdownie. Ja mówię, no narkotyki. Nie możemy o tym wspominać na antenie. Ja mówię, to bardzo ciekawe. Na pewno tego nie zrobię. No zapraszają komika, co oni się spodziewają, że zrobię? Przychodzę do Dzień Dobry TVN, siadam na kanapie takiej przygotowawczej z taką tiktokerką, tam Klaudią Hajfuci. I mówię, słuchaj, Klaudia, planuję, to znacie ją? Klaudia, planuję trollować prowadzących Dzień Dobry TVN. Czy wchodzisz ze mną w to? Ona mówi, nie, ja mam karierę. Jestem niżej od TikToka, się dowiedziałem, nie? Więc jest bardzo ciężko. Więc wchodzimy na główną antenę, siadamy, tam pytają Klaudię, tam pani Klaudia, jak sobie radzić przez rok z poczuciem humoru? Ona mówi, ja to nagrywam śmieszne filmiki na TikToka. A oni mówią, Jezu, jakie to jest śmieszne! Tak wygląda cały Dzień Dobry TVN. I wtedy mówią, a jak pan Antoni sobie radzi? I ja mówię, narkotyki, to jest jedyny sposób. Gdybym nie był tutaj teraz w studio, bym był już naćpany w domu, więc... I wtedy spojrzałem w kamerę i powiedziałem, a w ogóle to morsowałem! Nie wiem czemu. Nie, odjechałem. Byłem pierwszy raz przed ludźmi, zajarałem się w ogóle. I zacząłem gadać, że ćpam i morsuję naraz. I zapomniałem, jakie było pytanie. Więc pytam prowadzącego, sorry, jakie w ogóle było pytanie? On widzi, że odpierdalam i mówi, dokąd tupta nocą jesz? On mówi, po narkotyki. I zdjęli nas z anteny, jak usiadłem prowadzącemu na kolanach. To jest wszystko u nich na stronie, możecie to odpalić sobie. To jest całe, ci debile to umieścili na kanale. Ja sobie myślę, styczeń uratowany, podpierdzielałem w Dzień Dobry TVN, już mnie nigdy w życiu nie zaproszą. Dwa tygodnie później dostaję telefon z nieznanego numeru. Halo, to Dzień Dobry TVN. Ja mówię, nie wierzę, naprawdę? Oni, tak, chcieliśmy znowu pana zaprosić. Oj, nie oglądacie swoich programów, ewidentnie. Ja myślę, no dobra, jedziemy, gramy w to, nie? Jakby... Pytam, jaki będzie tym razem temat? Oni mówią, walentynki. Mówię, będę na maksa, to już... Tego nie przepuszczę, za dobra okazja. I mój plan jest ten, oni tego ewidentnie nie oglądają, będę jechał za każdym razem gorzej z Dzień Dobry TVN, aż przestaną mnie zapraszać. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. Bo ja nie wiedziałem, co zrobić tym drugim razem i napisałem do was na fejsie, ktoś mi napisał, powiedz, że twoja partnerka nie żyje. Mówię, no i kurwa, mamy to. Idę w walentynki do Dzień Dobry TVN. Zamulić pałę całej Polsce. Powiedzieć, że moja partnerka nie żyje, że zmarła w walentynki. Ja chodzę na jej grób z kwiatkami w walentynki i mam czekoladki w kształcie grobów. No PNZ, po prostu idę zamulić pałęcję ładnie. I przychodzę do Dzień Dobry TVN, tak myślę, kurde, może nie powinienem tego robić. Jakby mam jakąś moralność jednak, nie? Że, kurde, nie powiem, że ona nie żyje, zresztą, która będzie z matką to oglądać tam w domu. I podchodzi do mnie Andrzej Sołtysiek i mówi coś takiego. O, witam panie Antoni, jestem wielkim fanem komedii. Ja mówię, no, zobaczymy za 5 minut. No, sprowokował mnie. Możemy uznać, że mnie sprowokował. Bo myślę, jedziemy z nim. Nie ma litości już teraz. Sadzają mnie na kanapę, jestem ja, jest Maria Rotkiel, psycholożka i Odeta Moro, dziennikarka. I oni pytają tą psycholożkę, jak sobie radzić w walentynki z tym, bo to jest takie trudne święto. I mówią, tak, ona mówi, bo to jest duża presja społeczna na związku, która dodaje i związek może wejść w fazę kryzysową. I oni mówią, Jezu, Panie Mario, jakie to jest mądre. A jak Pan Antoni spędza walentynki? Mówię, że dla mnie to jest trudny okres. Bo ja biorę kwiaty i czekoladki i idę do aresztu śledczego na Grochowie. Gdzie właśnie osadzona jest moja partnerka, która jest przestępcą. I są tysiąc taki przejęty. Jezu, co się stało? Ja mówię, skradła mi serce. Wtedy zza kadru słyszałem, ja pierdolę, co za debil. Czemu my go zaprosiliśmy znowu? Kto popełnił ten błąd? Ja wtedy mówię do Sołtysika, nie, żartuję, tak naprawdę to nie żyje. I
zdjęli nas z anteny. Jak ja powiedziałem, że moja partnerka nie żyje, to ta psycholożka się uruchomiła, powiedziała: ja się z tego nie będę śmiać, bo znowu powiedzą, że się śmieję z osób martwych. Ja mówię: znowu? Kim ty jesteś, kobieto? Się okazało, kojarzycie, jak Filip Kaiser udawał atak paniki, był wielki skandal, że nie powinien tego robić, bo się nabija z osób z atakami paniki, to była naprzeciwko niego psycholożka, która się z tego śmiała. Zgadnijcie, która? Pani Maria Rotkiel, która po roku się przełamuje, myśli: dobra, wrócę do Dzień Dobry TVN, nie może być tak źle. I wtedy wjeżdżam ja i mówię, że moja partnerka nie żyje. I ja sobie myślę: no dobra, było śmiesznie. Oni mi już żadnego pytania przez 10 minut wywiadu nie zadali. Nie wiem czemu. I ja sobie myślę: dobra, zakończyłem karierę Dzień Dobry TVN. I wiecie, co jest najlepsze? Znowu mnie zaprosili. Ci debile tego naprawdę nie oglądają. Wiecie, na kiedy mnie zaprosili? Na Dzień Dziecka. Ja już miałem plan. Ja już myślę: dobra, jedziemy najgrubiej, jak się da. Jakby już przychodzę przebrany za księdza. Już co mi szkodzi. Idę, powiem, że kocham dzieci i będę miał małe dziecko na łańcuchu po prostu. Tak? Chodź tu, Andrzejku. Ale mnie online zaprosili, musiałem odmówić. Poczekam, aż będę znowu w studiu, już mam przygotowane plany. Tam będą latały rzeczy z dronami za tym oknem, tyle wam powiem. Bardzo niecenzuralne zdjęcia, jestem ciekaw, co się wydarzy.